Witam wszystkich. W ręku mam urządzenie, miarkę, która powinna według założeń producenta służyć do pomiaru rozstawu śrub w feldze samochodowej. Polega to na tym, w zasadzie działać powinno to tak jak suwmiarka taka standardowa. Te tutaj odległości pomiędzy tymi dwoma czpieniami, odczyt na podziałce powinien nam dać rozstaw tu, jak usytuowane są te śruby. Wstępnie wiadomo, że felgi są o różnej ilości otworów śrubowych. Ta akurat felga to jest standardowa felga od Volkswagena Golfa 4, czyli rozmiar 5x100. Tutaj na miarce mamy podziałki takie. Tutaj jest, jak widać, piątka, czyli do felg o rozstawie śrub z 5 śrubami. Tutaj jest czwórka. Z drugiej strony, jak widzimy, trójka. Takie coś też jest stosowane. Bodajże Smart ma coś takiego. W francuskich samochodach były też takie felgi. Także na pierwszy rzut oka suwmiarka wydaje się sprawą absolutnie uniwersalną i użyteczną. Jeżeli chodzi o jej konstrukcję, to powiedziałbym, że jest skonstruowana z dosyć przyzwoitego materiału. Jest to takie tworzywo, ale wydaje się bardzo masywne. Raczej w normalnych warunkach, nawet jeżeli nam to upadnie, jest to rzecz nie do połamania. Naprawdę konstrukcja masywna. Ale teraz przejdźmy do właściwości technicznych i do założeń, jakie ta suwmiarka ma spełniać. Czyli tak, jeżeli chodzi o pomiar, to pomiaru dokonujemy w ten sposób, że wkładamy te czpienie do dwóch otworów leżących obok siebie w ten sposób. No tutaj w tym wypadku, w związku z tym, że ten luz na tym drugim czpieniu jest tak duży, muszę dokręcić to, żeby ustabilizowała się ta nóżka tutaj druga względem tej miarki podziałowej i drugiej stopki. Powiedzmy, że w tej chwili ja to dokręciłem. Tutaj, jak widać, jest to wkręcone, osadzone na ciasno, nie ma jakichś luzów. I teraz dokonujemy odczytu. Czyli tak, prawa podziałka razy 5, dokonujemy odczytu, tak jak widać. Może nie jest to super widoczne, ponieważ, ja może przejdę tutaj, ponieważ no ostrość aparat kiepsko łapie, ale do czego zmierzam? Odczyt powinien być dokonany równolegle jakby do tej krawędzi tutaj, którą tutaj widzimy. Równolegle, czyli ta kreska akurat w tym przypadku na setce powinna się idealnie licować z tą krawędzią. Jak widzimy, zresztą ja to pokażę jeszcze na zdjęciach dosyć dokładnie, ta kreska się absolutnie nie licuje. Czyli co sugeruję, że w tej chwili ja bym powiedział, według tej miarki jest tutaj na podziałce nie 100, tylko powiedzmy w granicach 98, a ta felga to jest felga 5x100, czyli na tej suwmiarce powinno nam pokazać setkę, bo są też takie felgi 5x98. To co wówczas, jak to będzie 98? No logiczne, że to ten pomiar nie jest dokładny. Żeby udowodnić, że tak jest, proszę bardzo, ja odkręciłem celowo tutaj ten, widać tutaj teraz wyraźnie tą podziałkę setkę, ustawię idealnie na 100. O, teraz bym powiedział, że jest to setka. Teraz pokazuję idealnie setkę. Widzimy całą cyfrę widoczną dosłownie przy krawędzi setka. Jest ona widoczna i w tej chwili ja włożę to do felgi. Proszę bardzo, tutaj z tej strony powiedziałbym, że jest osadzone na sztywno. Może ja zrobię tak, że pod felgę włożę jasną rękawiczkę. To będzie ten pomiar jeszcze bardziej, to o co mi chodzi, jeszcze bardziej widoczne. O, proszę, tutaj włożyłem na sztywno, a prawy, proszę zobaczyć, prawy czpień, czyli ten tutaj, zobaczyć jaki jest luz. To jest właśnie ten luz, który nam tworzy niedokładność tego urządzenia. Jak ja tutaj nastawiłem tak, jak powinno być, setka, dosłownie, no to urządzenie jest już za szerokie do tej felgi. Czyli jakbyśmy tak nastawili i na tej zasadzie robili pomiar, no to według tego urządzenia to nie jest felga 5x100, a celowo wziąłem felgę Volkswagena, żeby nie było żadnych nieporozumień, żadnych niedomówień. Proszę według tego rozmiaru, według tego kodu wpisać sobie nawet w internet, zobaczyć, że to jest felga fabryczna do Volkswagena Golfa 4. generacji
tak jak powiedziałem, 5 razy 100 rozsławotworów. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że to urządzenie, które no, powinno nam służyć do pomiaru rozstawów, w zasadzie jest według mnie osobiście nieużyteczne. Dlaczego? Jeszcze co powiem. Tutaj na tym urządzeniu, znaczy się, jeżeli chodzi o ten pomiar, który ja teraz dokonałem, to błędem, jeżeli chodzi o to konkretne urządzenie, jest to, że ta podziałka, która tutaj jest wklejona, bo to jest wklejony element, jak i ta, no tej akurat nie mierzyłem, koncentrujmy się na tej, jest po prostu źle wklejona, czyli niedokładnie, no to czyli nie ma sensu używać urządzenia, które nie pokazuje dokładnie, jakie jest wskazanie właściwe. Teraz tak, co jeszcze jest tutaj błędem? Tutaj mamy podziałkę w zasadzie co 5 punktów różniąca się, jest tak 95, 100, 105 i tak co 5 wzrasta na podziałce. To nie są standardowe rozmiary felg, jest to po prostu, no powiedziałbym, ktoś przykleił podziałkę tak samo razy 5, jak i razy 4, jak i razy 3, wszędzie ktoś założył, że jest to co 5, co jest bzdurą, ponieważ felgi samochodowe, rozstawy tych felg niejednokrotnie jest na przykład tak, że jest razy 95, razy 114,3, to są bardzo popularne rozmiary, lub na przykład 5 razy 112 Volkswagen Mercedes. Ja się pytam, gdzie na tej podziałce jest właśnie taki wymiar, czyli na szczytywanie, nie dość, że samo urządzenie szczytuje nam niedokładnie, plus do tego jeszcze tutaj jakbyśmy mieli, nawet załóżmy, że to urządzenie nam czyta dokładnie, chociaż jest to, mówię, jest to nieprawda, i jakbyśmy mieli odczytać 112, no to sobie tego za bardzo nie wyobrażam, bo jest to na zasadzie takiego domysłu, ponieważ to w połowie, czy w którymś tam momencie zatrzymywania się tego, trzeba się domyślać, że tam prawdopodobnie będzie 112 albo 114,3, to już sobie kompletnie nie wyobrażam, bo mamy 110, później mamy 115. Czyli mówię, jest to zadanie mocno utrudnione, a wręcz niemożliwe. Dlatego w podsumowaniu takim ogólnym ja nie widzę sensu eksploatacji tego typu urządzenia, które no absolutnie nie ma zastosowania, bo amator sobie czegoś takiego, jak się domyślam, nie fundnie, bo po cóż amatorowi, który ma jeden samochód, czy dwa, czy nawet 5 samochodów, który nie musi się interesować, jaki rozstaw mają jego felgi w samochodzie. Raczej to urządzenie będą kupować, no nazwijmy to, mniejsi lub więksi profesjonaliści, którzy potrzebują mieć ten odczyt w miarę dokładny, tak? Muszą wiedzieć, jak jest felga stalowa, czy ta felga stalowa, nie mając wiedzy, powiedzmy precyzyjnie, dokładnie z kodu felgi, czy ta felga stalowa ma rozmiar taki, czy rozmiar taki. Wróżby, ja myślę, że w tym przypadku są absolutnie nie na miejscu, ponieważ może to być dosłownie się nawet wręcz źle skończyć, bo skoro dobierzemy źle felgę i później, przypuśćmy, sprzedamy ją klientowi, klient nie patrząc dokładnie, co przykręca, jest w stanie przykręcić felgę nieco mniejszą lub nieco większą dosłownie, bo sama śruba mu na to pozwoli. Stożek już się nie zakleszczy, ale sama śruba, gwint mu na to pozwoli, może doprowadzić do odkręcenia felgi. Znam taki osobiście przypadek. Także urządzenie takie powinno być nad wyraz dokładne. Ja już nie mówię, że to muszą być nieprawdopodobne dokładności, ale musi to być z wielką dozą prawdopodobieństwa, że ten wymiar jest właściwy i jest dokładny. Ktoś to zrobił, mam wrażenie, nie mający za bardzo do czynienia tak naprawdę z rozstawami śrub, i mówię, sama ta podziałka świadczy o tym, że to jest zrobione bezmyślnie całkowicie. Już nie wspomnę o tym właśnie, że ona jest przyklejona niedokładnie. Poza tym, tak prawdę powiedziawszy, samo to, że to się tak mocno tutaj buja, ja wiem, że tu po dokręceniu to przestaje się jakby bujać, ale jest to trochę utrudnione, ale powiedzmy już do samego tego motywu tutaj kołysania się tego czpienia, no na ostatnim miejscu to, że tak powiem, pokazuje jako minusy. Podstawowym minusem to jest niedokładny pomiar, brak podziałki właściwej tak naprawdę najbardziej popularnych felg samochodowych, i to summa summarum już dyskwalifikuje to urządzenie. Tutaj bardzo pozytywnym, na przykład, jeżeli mam powiedzieć cokolwiek pozytywnego, chociaż to są takie pozytywy w zasadzie nie mające znaczenia, bo skoro urządzenie się ogólnie nie nadaje, to ten pozytyw już nie ma większego znaczenia. Ale pozytywne jest to w konstrukcji, jakby ktoś to coś takiego mógł robić, że ten stożek tutaj się coraz bardziej powiększa, czyli sytuacja jest taka, że kiedy te śruby tutaj, te gniazda otworów mamy większej średnicy, powiedzmy większej od tej, powiedzmy, średnicy, no to są też takie urządzenia, które powiedzmy na pewnej średnicy się kończą i tutaj idzie już później równy walec do góry. I możemy mieć taką sytuację, że otwór śruby będziemy mieli większy niż tutaj już ten walec, czyli urządzenie nam jakby wpadnie do tego otworu i lata luźno, nie jesteśmy w stanie go wycentrować, a musimy to mieć
na sztywno wycentrowane, żeby zrobić jakiś pomiar. Tutaj jest szansa, że przez to, że to się jednak mimo wszystko rozszerza, no to to osiądzie w otworze. Także to bym zaliczył do pozytywu. Jeżeli mówię, chodzi o sam plastik, to też powiedziałbym, że takie urządzenie mogłoby być takiego plastiku, bo faktycznie daje on nadzieję na to, że to jest trwałe, że to się nie połamie, że to będzie służyło długo. To co do tego bym się akurat nie czepiał, ale precyzja, dokładność wykonania jest tutaj na poziomie po prostu dna. Także absolutnie ja bym nie polecił tego, wręcz bym zalecał weryfikację tego urządzenia przez sprzedających. No bo mówię, sprzedawać coś jako nazwijmy to, no urządzenie dla profesjonalistów, bo amatorzy raczej nie będą mieli z tym do czynienia, a robiące tak niedokładne pomiary, można doprowadzić całkiem przypadkowo i do jakiejś tam tragedii, bo jak chwyci to urządzenie ktoś, kto sobie za bardzo weźmie do serca ten pomiar, no to proszę bardzo, ja tu teraz jeszcze raz zrobiłem tak zupełnie przypadkowo, tak jak wcześniej pokazywałem, ta setka powinna być całkowicie widoczna, ponieważ pod cyfrą 7 jest kreska, tutaj absolutnie tej kreski nie widać, powiedziałbym, że jest w połowie setki, czyli mówię, ten wymiar jest absolutnie niedokładny, nieprecyzyjny i nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, z faktycznym po prostu rozmiarem. No, nawet możemy powtórzyć eksperyment, żeby nie było tak, że jestem jakiś tu stronniczy, brońcie Panie Boże, bo tu nie o to chodzi. Zrobimy jeszcze raz tutaj, ja nastawię setkę ręcznie, dokręcę. O, dokręcimy mu na kancie, tak żeby było, o, w tej chwili jest setka, nawet jeszcze nie, tak, on powiedział, o, proszę bardzo, jest idealnie zlicowane na linii, jeżeli chodzi o 100, czyli w tej chwili mamy do czynienia akurat z tą podziałką, piątką, czyli 5 razy 100 i ta felga dosłownie to jest 5 razy 100, ponownie wkładamy, proszę bardzo, zobaczyć, lewa strona, jak się w zasadzie nawet lewa strona nie jest w stanie się dobrze zlicować, jeżeli chodzi o stożek, ponieważ no przeszkadza jej ten czpień, przeszkadza ustawić się w samym środku ten czpień i tu też już powstaje, tak jak widać tam w głębi, no tutaj powiedzmy dobrze, tutaj zostawmy, że to się ustawiło, ale proszę zobaczyć teraz, jak ja tutaj mocno przycisnąłem lewą stronę, dosłownie mocno, także ona się w tym stożku całkowicie zatrzymała, proszę zobaczyć, jak pokazuje prawa strona, jaki jest duży prześwit. Proszę, jest to bardzo dobrze widoczne, proszę. Proszę zobaczyć, tutaj z całej siły, o, widać teraz tam w głębi, ja celowo tą rękawiczkę tam położyłem, żeby było jasne, żeby to było widoczne. Proszę. To jest wymiar 5 razy 100. Pytanie jedno, dla kogo jest to urządzenie? I kto to produkuje? Jak niepoważny producent to produkuje? Bo powiedziałbym, że urządzenie samo z siebie to jest iście, no konstrukcja jest banalna. Tu wystarczy tylko naprawdę odrobina precyzji w przyklejeniu tej podziałki, dosłownie. Wystarczy odrobina wyobraźni albo zaczerpnąć wiedzy kogoś, kto ma z tym do czynienia, jak powinna wyglądać ta podziałka, jeżeli chodzi, co powinno na niej się znaleźć, dosłownie. I w zasadzie można by było to urządzenie jakoś sprawnie poprawić. W tej chwili, w tej formie uważam, że to jest absolutne dno. To się nie nadaje do eksploatacji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.